Top 10 najlepszych wypowiedzi Bartoszewicza. Numer 10. Z wartościami Prawo i Sprawiedliwość przyszło do obywateli przy pierwszych wyborach i za wartości zostało w moim przekonaniu właśnie nagradzone. A dziś w moim przekonaniu zostało ukarane za brak wartości, za utratę tych wartości, za zaprzeczanie własnym wartościom, za to, że pozwoliło na swojej łodzi do zaistnienia zjawisk, które są całkowicie i były całkowicie nieakceptowalne społecznie, a nie było siły z tym, żeby wyrzucić, bo nie było większości. Nawet dla utraty większości ja uważam, że gdyby 2 lata temu dla oczyszczenia własnych szeregów Kaczyński zdecydował się na wcześniejsze wybory, to mógłby te wybory wygrać. Numer 9. To, co nazywane jest częścią demokratyczną, okazuje się, potrafi zaakceptować każde odchylenie od normalności, każdą patologię, tylko dlatego, że została zafirmowana przez lidera demokratycznego. A to, co postawione jest przez środowisko niedemokratyczne, nawet jeżeli jest nieakceptowalne w momencie wystawiania, potrafi być ostatecznie zakwestionowane w procesie wyborczym. I to jest różnica między stronami. Jak ja się temu przyglądam, chciałbym, żeby poszczególni wyborcy poszczególnych ugrupowań umieli zdjąć ze swoich list osoby, które nie powinny znajdować się w parlamencie. Szkoda, że inne osoby jeszcze poszczególnych, nawet po stronie Prawa i Sprawiedliwości tutaj, nie zostały zdjęte. Numer 8. To, co mnie zaskoczyło totalnie, to to, że ludzie, którzy byli premierami w Rzeczpospolitej albo są premierami, są całkowicie nieprzygotowani do debaty publicznej. W moim przekonaniu premier po jednej, po dwóch kadencjach, akurat Donald Tusk nie tylko był premierem, ale królem Europy, tak się przynajmniej mu wydawało, że tacy ludzie powinni wejść i rozbić w pył wszystkich pozostałych. Być ponad, potrafić przekazać swoje myśli, zaskoczyć słuchaczy i widzów, totalnie przejąć narrację. Tego w ogóle nie było. Miałem wrażenie spotkania miernot, które ciągle uczą się polityki, uczą się narracji, nie wiedzą po co są, powtarzają slogany, nie potrafią nawet mówić do narodu, wobec którego mają ambicje twierdzić, że chcą rządzić tym narodem. To jest dla mnie totalnie zaskakujące. Numer 7. Polacy są rozdygotani. Matejko, zobaczcie, drodzy Państwo, twórczość Matejki. Kapitalnie pokazuje Polaków. Wszystkie rozdygotanie obrazu, tam aż się wszyscy dygoczą. To jest jedyny twórca, jedyny malarz na świecie, który potrafi coś takiego namalować. Polaków. Trzęsących się cały czas. Strachliwych. Nie strachliwych, rozdygotanych. To są dwie różne rzeczy. My nie jesteśmy strachliwi, bo potrafiliśmy 40-1 stanąć przeciwko Niemcom, potrafiliśmy się bronić. Nie ma takiej w historii żaden naród poza Spartanami, którzy potrafili to zrobić. Ukraińcy nie potrafią takich rzeczy zrobić, a mówi się, że to jest wybitny naród. Nie, Polacy są wspaniali i potrafią kapitalne rzeczy zrobić, ale jesteśmy rozdygotani. Znaczy nas się wprowadza w taki stan rozdygotania, nas się świetnie dzieli z łatwością, nas się ustawia przeciwko sobie. Tyle energii, ile my tracimy na walkę ze sobą. Gdybyśmy my tą energię przenieśli na przyłożenie swoim sąsiadom, nie mówię fizycznie, mówię o takiej umiejętności zarządzania konfliktami, dyplomacją, polityką, postawienia się drugiej strony, żebyśmy przestali ze sobą się konfliktować, tylko umieli wyjść z uderzeniem na zewnątrz i bronić swojej gospodarki, bronić społeczeństwa, było zupełnie inaczej. Numer 6. PiS został rozegrany totalnie przejęciem wszystkich obszarów argumentacji przez idących do władzy, łącznie z argumentacją narodową, z argumentacją patriotyczną, z argumentacją nie budowania takiego silnego połączenia z Unią Europejską. Proszę zobaczyć, zniknęły flagi Unii Europejskiej, zniknęły przekazy ostre
proeuropejskie, pojawiła się biało-czerwona flaga, pojawiło się serce biało-czerwone, pojawiło się szereg narracji, nawet nie neguje się dzisiaj, zresztą to widać, wcześniej negowało się kwestie związane z dużymi projektami, z rozrzutnością, dzisiaj okazuje się, że to przestaje przeszkadzać koalicja dokładnie próbuje do końca odebrać wszelką narrację, która w PiS-ie jeszcze w jakikolwiek sposób mogłaby być użyteczna do walki. Numer 5. Jest to śmieszny model. Dla mnie na tyle ciekawy, że ujawnił dwa podstawowe procesy. Pierwszy to jak ktoś przychodzi z butą i uznaniem, że jak tylko się pojawi w przestrzeni, to wszyscy będą poddani, przerażeni i wygra się samą obecnością, czyli Donald Tusk, który no, został rozjechany totalnie, sam siebie rozjechał. Nawet nie trzeba było go rozjechać. Znaczy on, widać było, że jego buta, którą niesie cały czas, jest już tak, jest tym napompowany, że sam ze sobą przegrał. No i druga rzecz, że do tego typu występów trzeba się dobrze przygotować. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to ten moment, kiedy pokazujesz perfekcyjne przygotowanie, zrozumienie tematu i wykorzystanie przekazu, jesteś w stanie dużo wygrać do momentu, kiedy nie zaczniesz podnosić kartek, z których czytasz. I nagle się okazuje, że stajesz się niewiarygodny, bezbarwny. No i może trzecia rzecz, wszelkie głupie zaczepki, język, który jest podwórkowy, nie jest przestrzenią debaty. Numer 4. I otaczanie Kaczyńskiego klakierami. Znaczy to, co zaczęło się dziać, to, że Kaczyński, jeżeli miałby podejmować decyzję, musiałby mieć pełną wiedzę, a go oszukiwano. I ja zakładam, że ten przekaz, który był piekielnie dobrze przygotowany, że wszystko jest w porządku, no spowodował, że przywódca danej strony politycznej po prostu stracił pełną wiedzę i pełną podstawę do zachowania instynktu samozachowawczego. Więc tu został popełniony błąd, ale on wynika tak naprawdę ze zużycia władzy. Mowa była, że po pierwszej kadencji, ta druga kadencja jest takim okresem zużywania władzy. Władza zaczyna się czuć zapewnie, bo wydaje się, że już w nieskończoność będzie rządzić. I miałem takie wrażenie, że to zadziałało nie negatywnie. I druga rzecz, kadry. Znaczy, jak ja widziałem, kogo się gdzie usytuowuje, naprawdę na prawicy nie można było znaleźć ludzi o wysokim poziomie etycznym z kompetencją. To jest w ogóle, to było zadziwiające. Znaczy... Numer 3. My mamy taką tendencję czapkowania wszystkim dookoła. Jak nie Brukseli, to Moskwie, jak nie Moskwie, to Berlinowi, jak nie Berlinowi, to Kijowowi. Zawsze się sprawdza. Zawsze jak komuś trzeba czapkować. A nasz polityk, polski polityk, wszystko jedno jakiej opcji, jak wyjedzie za granicę na spotkanie, on dostaje jakiegoś amoku, podniecenia i postawy poddańczej, podpisze wszystko, bo on chce być taki europejski. On nagle tam się robi europejski. On nagle uważa, że jeżeli będzie się ze wszystkim zgadzać, to on będzie najbardziej europejski z Europejczyków. Znaczy, to jest postawa, która jest absurdalna. Potem wracają do Polski, kłamią w żywe oczy i mówią, że zupełnie coś innego mówili, zupełnie na co innego zwracali uwagę. Jeszcze opowiadają nam, że coś zawetowali. Numer 2. Na normalność państwo nie klikną, na normalność państwo nie wejdą, normalności państwo nie posłuchają, bo ona jest nieatrakcyjna. Znaczy, albo ktoś komuś w mordę da, albo ktoś kogoś opluje, albo ktoś kogoś uderzy, obrazi, bo inaczej nie będzie zainteresowania. Znaczy, nie będzie, coraz mocniej trzeba powiedzieć, wypowiedzieć się, obrazić drugą stronę, żeby zaistnieć w przestrzeni publicznej. Znaczy, to od nas zależy, jeżeli my nie potrafimy odrzucać, a nie potrafimy odrzucać osób, które komunikują się w sposób skandaliczny, bez względu na opcję polityczną. Numer 1. My jesteśmy po żadnej stronie, my jesteśmy ułożeni z konkretną rolą. Wojna, która miała się odbyć między Rosją a
Ukrainą, ale de facto odbywa się między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na terenie Ukrainy. Ukraińcy stali się gospodarzem tej wojny. To dobrze, że nie my, to jest jedyna dobra ta sytuacja z tego konfliktu, że pierwsza z historii nie jesteśmy głównym gospodarzem tego konfliktu. Ale nam nadano rolę. Wcześniej badając, jak nacje się zachowują, my jesteśmy nacją totalnie naiwną. Więc wpompowano w nas, i strachliwą, taki Słowianie, strachliwi zawsze, nastraszyło się nas, przedstawiło się nam wroga, określiło jednostronne myślenie, określiło się naszą rolę, my wybiegliśmy, tak jak co roku, tak jak różnego rodzaju zbiórki w Polsce świetnie wychodzą. Rzuciliśmy się do pomocy Ukraińcom, zapominając w ogóle o historii, o relacjach, o czymkolwiek. Humanitarnie zaczęliśmy pomagać. Potem nam powiedziano, że mamy coś więcej dać. Oczywiście, co Polak nie potrafi, zastaw się, a postaw się. Potem zaczęliśmy reprezentować interesy ukraińskie, ale nawet Ukraińcy nas nie prosili o reprezentowanie. Ale to jest w naszych genach. My jesteśmy tak czujemy się lepsi, tak czujemy się wspaniali. Jeżeli to my wyprzedzimy jakąkolwiek prośbę, to my damy, to my będziemy w ten sposób budować siebie. Rozumiem, to są kompleksy Polaków. To zostało zbadane, określone i nadane role.